Witam wszystkich, mamy dzisiaj niedzielę, przyszedł dzień na kolejną ocenę nowego nabytku, czyli pługu Euromash czy skibowego zagonowego po jednym sezonie użytkowania. No i tak, cała konstrukcja ogólnie, jeżeli chodzi o ramę, jest wszystko w miarę solidne. Dobrze w miarę pospawane, po całym roku nie widać, żeby rdza gdzieś wychodziła, żeby jakieś pęknięcia były na lakierze albo coś. To jest wszystko pięknie, ładnie. Największą bolączką i wpadką tej firmy, muszę powiedzieć, że to są, proszę zobaczyć, zamalowywanie gwintów farbą proszkową, czy jaką tam oni to malują. Każdy gwint jest zamalowany tutaj, proszę zobaczyć, tutaj, tutaj. Chcąc to odkręcić, to trzeba, jeżeli się nie uda, no to trzeba, wiadomo, ciąć bożką, ale na polu to tak ciężka sprawa z bożką. Tutaj widzicie ta regulacja od śruby, tutaj z tego miejsca nie mogłem tego w ogóle ruszyć, bo było zamalowane, teraz no w miarę jako tak się kręci, no ale to nie jest to, co powinno być. Jeżeli chodzi tutaj o ramę, jest wszystko w porządku. Kółko. Wszystko byłoby pięknie, ładnie, jeżeli to kółko byłoby wyposażone w taki ścinacz, obieracz do gliny, do takiego dziadostwa. Wszystko by było w porządku, tego nie ma, to trzeba dorobić. I przechodzimy do sedna. Widzicie, tutaj musiałem nakrętka dać nową, bo niestety była zamalowana i się zwinęła, bo była prawdopodobnie zrobiona z, nie wiem, z ołowiu. Nie z ołowiu. Dobra, mniejsza o to. Bolączką jego było coś takiego, że ziemia wychodziła i tu było za bardzo podgięte. Tu było za bardzo podgięte i wspierało ziemię, tu blokowało, zapychało się i no i było ciężej. Poszukałem, poszperałem na internecie, znalazłem firmę, która robi na zamówienie odkładnice. W ogóle całe odkładnice piersi, lemiesze, wszystko robi na zamówienie. Zajechałem tam i z myślą, żeby dorobić sobie nowe odkładnice, ale gościu mi powiedział tak, że te odkładnice może mi troszeczkę przegiąć. Zmierzył, sprawdził, jaki to jest materiał. Mówi, że da radę spokojnie, bo to jest miękki materiał. Da radę je przerobić, rozgiąć trochę, że będzie dużo, dużo lepiej to się sprawowało. No i posłuchałem go. Mówi, że jeżeli by coś nie pasowało, to bez problemu dorobi jakieś odkładnice. Rozgiął mi to jeszcze troszeczkę, by można było tyle gdzieś rozgiąć je, żeby tutaj jeszcze mniej to było, ale teraz już jest o wiele lepiej, nie zapycha się tak, chodzi jak mi powiedział, ta blacha nigdy nie będzie taka błyszcząca jak przykładowo tutaj na tych dutach. To jest inny materiał, ona jest dużo miększa, dużo słabiej się czyści, widzicie, tutaj jest to i nadal jest jeszcze lakier. Dużo słabiej się czyści i nigdy nie będzie to, co w takich firmowych, dobrych pługach. Mówi mi, że jak będzie nie pasowało mi, dorobi mi całość, wszystko nowe, z dobrego materiału. Na razie zostawię to, jeszcze może rok przeboleję, zobaczymy. Jeżeli byłoby sucho, nie ma żadnego problemu. Nikt się nie klei, nic się nie zapycha, idzie wszystko pięknie, ładnie. U góry też idzie pięknie, ładnie. Najgorzej jest, jak popada deszcz i trzeba orać. Kolejną rzeczą są te przedpuszki. Wygwaliłem je, ponieważ one były za bardzo tutaj w tą stronę i się też przypychało u mnie. Teraz nie ma problemu. Solidna konstrukcja. Śrubki musiałem większość wymienić albo przegwintować, jeżeli mi nie udało się odkręcić tego. Ścięłem nakrętkę, przegwintowałem.
No i co? I sezon przechodził. Pług, wszystko na razie jest w porządku. Czy będę zmieniał, nie wiadomo. Czas pokaże. Prawdopodobnie w przyszłym sezonie jeszcze nic nie będę zmieniał. Chyba że się jakiś inny ciągnik trafi. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o cenę końcową tego pługa, to taką czwórkę wystawiam mu i pozdrawiam przy okazji tego pana. To był prawdopodobnie właściciel tej firmy od tych lemieszy, od produkcji tych odkładnic. Pozdrawiam, bardzo miły pan. Od razu jak zajechałem tam, wziął odkładnicę, przegiął je w inną stronę bez żadnego gadania. Tam gościa oderwał od innej roboty na 5 minut. Kultura pełna. Pozdrawiam pana. W opisie mogę napisać, jaka to była firma, jeżeli ktoś by był zainteresowany. Wydaje mi się, że w miarę solidni są. No to co? Na razie będę się żegnał. Zapraszam do subskrypcji, polubienia mojego kanału. Nara, cześć.